tutaj po to, żeby powiedzieć wam, że przybliżyło się do was królestwo. Słyszycie od nas to poselstwo, a to znaczy, że przybliżyło się do was królestwo. Niebo jest blisko. Ono jest na wyciągnięcie waszej ręki. To niebo to nie jest tylko jakieś miejsce po prostu. To niebo ma imię. To imię to Jezus. To jest imię Boga, imię Króla. I to jest w tej chwili na wyciągnięcie waszej ręki, gdy słyszycie te słowa, gdy słyszycie poselstwo. Wystarczy, żebyście przyszli do Jezusa. My też kiedyś byliśmy w takim miejscu, jak wy jesteście. Z pozoru szczęśliwe życie prowadzicie, tak? Ale gdy spojrzycie swoje serca, to doskonale wiecie, co tam jest. Siebie nie oszukacie. Tam jest lęk, tam jest obawa, tam jest stres. Zastanawiacie, czy się uda, czy nie, jaki będzie kolejny dzień, jak będziecie żyć. Tak naprawdę nie wiecie. I wcale, gdy zadacie sobie to pytanie, czy jesteście szczęśliwi, czy macie wszystko, to w głębi serca wiecie, jaka jest prawda. Siebie nie oszukacie. A my mówimy wam, że na to wszystko jest jedno rozwiązanie, na to jest recepta. Wystarczy, że przybliżycie się do Jezusa. Że w głębi siebie spojrzycie w głąb swojego serca i zastanowicie się, że tak naprawdę brakuje wam Go. Często myślicie o tym, czy wierzycie w Boga, czy nie wierzycie. Każdy w tym kraju słyszał o Jezusie. Taki to kraj, tak? Często wyśmiewacie Boga. Często szydzicie, bo postrzegacie Go jako religię. Ale żywy Bóg nie ma nic wspólnego z tym Bogiem, którego tutaj w kraju wam dotąd podawano. To jest realny Bóg, który pragnie z wami relacji zwycięstwa dla waszego życia. Który pragnie przyjść do tego miejsca strachu, lęku, niepewności, które jest w waszym sercu. Dlatego mówimy wam, przybliżyło się do was królestwo. Jest w tej chwili na wyciągnięcie waszej ręki. Wystarczy, że sami podejmiecie decyzję i zawołacie. Jezus, chcę cię poznać. Takiego, jak ona mówi. Tego, który przychodzi jako rozwiązanie do każdego miejsca, do każdego problemu w moim życiu. Przychodzi ze zwycięstwem, z miłością. Ja chcę zmiany w moim życiu. Jezu, przyjdź do mnie. Wystarczy, że to będzie wyznanie waszych ust, a On do was przyjdzie. Poznacie Go takiego, jaki On jest naprawdę. Nie takiego, jakiego pokazuje wam religia, jakiego dotąd słyszeliście, czy jakiego dotąd sobie wyobraziliście. Żywego Boga. Boga, który przynosi zmartwychwstanie do każdego miejsca śmierci w waszym życiu. Przychodzi, ażeby przynieść życie, bo On zmartwychwstał, pokonał śmierć i pragnie przyjść do każdego miejsca w waszym życiu, które nie żyje, z tym właśnie zmartwychwstaniem, ażebyście żyli, a przestali być martwi. Jeżeli w tym momencie słyszycie to poselstwo, to mówię wam, zawołajcie do Niego, bo przybliżyło się do was królestwo. Zawołajcie, Jezus, ja chcę Ciebie poznać takim, jakiego teraz słyszę. A On przyjdzie ze swoją mocą, bo to jest Bóg mocy. Bóg, który przychodzi ze zmartwychwstaniem do tych, którzy Go wołają, którzy Go potrzebują. Amen. Dobra, ale jak może pan na to.